Szanowni Państwo, bym chciała przedstawić wygląd karty do głosowania, która jest ustalona wzorem przez Państwową Komisję Wyborczą. Tak będzie wyglądała karta w kraju. Oczywiście dwa różne nazwiska, dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Karta ma rzeczywiście ścięty prawy górny róg. To jest, tak jak zawsze podkreślam, niezbędne dla wyborców niepełnosprawnych, którzy głosują przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a. Kolejnym elementem, o który się wyborcy pytali, to były pieczęcie. W kraju pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest wydrukowana. Nadrukowana jest po prostu drukowana razem z kartą do głosowania. Natomiast druga mniejsza pieczęć to jest pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Ona może być w różnym kolorze, w zależności jakiego tuszu dana komisja będzie używać, więc może być i czerwony, zielony, niebieski. W każdym razie prośba do wyborców, by w momencie, kiedy taką kartę do głosowania w lokalu otrzymają, żeby koniecznie sprawdzili, czy pieczęć obwodowej komisji się na tej karcie znajduje, bo tylko taka karta będzie potem kartą ważną.